trudne warunki na beskidzkich szlakach to pokłosie opadów, śniegu, deszczu oraz ocieplenia i wiatru. W dolinach prawie wiosna, za to na szczytach pełnia zimy. Na Babiej Górze i Pilsku panuje zagrożenie lawinowe. Warunki do wędrowania są bardzo trudne. W ostatnich dniach w rejonie Baraniej Góry ratownicy GOPR prowadzili dwie akcje ratunkowe. Sprowadzili ze szlaku turystów, którzy utknęli w dwóch różnych miejscach. Pokrywa śniegu jest miękka i mokra, od 25 do 70 cm. Większość szlaków nie została przetarta i ma niewidoczny przebieg. Lokalnie w partiach szczytowych występują oblodzenia. Poruszanie się w takich warunkach wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa. Zamknięty do odwołania jest żółty szlak od Górnego Płaju na Babią Górę. To najtrudniejszy jednokierunkowy szlak w Beskidach. Bezpłatny alarmowy numer GOPR-u to 985 lub 601 100 300.